Dzisiaj, jak powiedziałem, wina będzie to program partnerski, więc rozpoczniemy, może rozpocznę od początku, od przedstawienia się. Ci, którzy jeszcze mnie nie znają, nazywam się Mariusz Doczmański. Jeśli chodzi o finanse, w ogóle zajmuję się tematami finansów od ponad 20 lat. Natomiast inwestorem, zarówno i partnerem firmy Skyward Community jestem od 6 lat. Minęło to 6 lat w marcu. Bardzo się cieszę, że właściwie byłem od początku, kiedy firma zaczęła tworzyć od zera. Pamiętam, kiedy pierwsze szyny, kiedy pierwsze słupy stawiano na Białorusi, gdzie miał być budowany ekotechnopark, a później rozpoczynały się pierwsze ekofesty, na które delegacje również z Polski, wprawdzie skromne, ale również wyjeżdżały i mogły na własne oczy zobaczyć, co się dzieje. Z każdym rokiem tych prac wdrażanych w życie było coraz więcej i tak naprawdę dzisiaj jesteśmy na etapie, kiedy wiemy, że również na Białorusi rozwijana jest cała ta technologia, są certyfikowane i testowane nowe pojazdy, ale również później są przewożone i testowane dalej w tym świecie tropikalnym, w szarży koło Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam też budowane są w tej chwili najdłuższe tory testowe o długości 2,4 km, dwa takie odcinki, na których będzie można wykonać naprawdę bardzo wiele prac związanych z takim masowym wdrożeniem całej tej technologii, jeśli chodzi o duży przepływ ruchu na takich torach. Zresztą o tym za chwileczkę będę mówił pod koniec właściwie dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi o pewne newsy. Ale tak jak powiedziałem, jest to program partnerski dzisiaj, więc zaczniemy od właśnie tego programu partnerskiego. Tutaj jeszcze troszeczkę to zdjęcie jeszcze trzymam, bo to jest taka migawka, która nam daje miłe wspomnienia tym, którzy szczególnie się zaangażowali kilka lat temu i mieli okazję skorzystać z takiego fajnego rocznego szkolenia, ale przede wszystkim spotkać się też z panem Anatolem Minickim, z zarządem firmy, no i z zakręconymi ludźmi, pozytywnie zakręconymi ludźmi z całego świata, którzy działają w Skyward Community, a dzisiaj są też ambasadorami, czy też ludźmi z zarządu, którzy prowadzą bardzo poważne negocjacje zarówno w Afryce, jak i w innych krajach. Plan marketingowy dla programu partnerskiego, on składa się tak naprawdę dokładnie z siedmiu części. Natomiast zanim przejdziemy do samego programu partnerskiego, to zwrócę uwagę na to, co otrzymujemy od firmy. To jest bardzo tak naprawdę ciekawe, ponieważ program partnerski Skyward Community jest programem partnerskim, który nie wymaga od nas żadnych inwestycji, aby rozpocząć pracę, aby rozpocząć duplikację, aby rozpocząć zarabianie. Nie musimy mieć też osobistej własnej inwestycji na poziomie wstępnym, aby móc też właśnie w tym programie partnerskim zarabiać. Co jest potrzebne? Potrzebne są tak naprawdę chęci, motywacja do tego, żeby zarobić dodatkowe środki legalnie w technologii, która myślę, że zdominuje w najbliższych ciągu kilkunastu lat, zdominuje świat, jeśli chodzi o transport. Jest to transport, który będzie wypychał pomalutku różnego rodzaju inne środki transportu, ponieważ świat idzie w tym kierunku. Oszczędności pod względem energii, jeśli chodzi o środowisko, jeśli chodzi o w ogóle o środki, ilość środków potrzebnych jest do zbudowania kilometra takiego transportu naszego w porównaniu ze standardowymi, czy to kolej normalna, czy to tramwaj, czy jeszcze jakiekolwiek inne środki transportu. I pod wieloma jeszcze innymi względami moglibyśmy tutaj wymieniać bez końca, nasza technologia wyprzedza inne. Dlatego też tutaj możemy jak gdyby z podniesioną głową bez problemu ten biznes, tą technologię
propagować, dublować, rozpowszechniać informacje jak na najszerszą skalę, zarówno w Polsce, jak i tak naprawdę na całym świecie. W momencie, kiedy się zarejestrujemy, kiedy osoba, która nam przekazała informację o takiej firmie właśnie jak Skyward Community czy Unicki String Technology, w ogóle od tej technologii kolei strunowej, przekazała nam link, kiedy się zarejestrowaliśmy, otrzymaliśmy biuro, tak zwany back office. W nim mamy bardzo dużo informacji o inwestycjach naszych, których ewentualnie już dokonaliśmy, dokumenty zarówno nasze osobiste, nasze umowy ze spółką, które zawarliśmy w momencie kupowania udziałów, ale też różne zakładki dotyczące wydarzeń, ustawień, zabezpieczeń naszych kont i bankowości, ale również zakładka bardzo ważna dla nas, zakładka dotycząca programu partnerskiego, zakładka dla partnerów. Tam mamy narzędzia, dostajemy zarówno piękne strony, linki do stron internetowych, mówiących bardzo dużo o technologii, mówiących bardzo dużo o inwestycji, dlaczego jest to trafna inwestycja, dlaczego jest to dobry moment, żeby zainwestować właśnie w tą technologię kolei stronowej, ale mamy też jeszcze kilka innych stron, oprócz takich, które tu widzieliśmy, mamy linki polecające do stron docelowych, są to też piękne strony. Do wszystkich tych stron, które otrzymujemy bezpośrednio od firmy, wszystko to za darmo, bez żadnych opłat miesięcznych, ukrytych jakichś abonamentów i tak dalej, jak to często występuje opłaty w różnych firmach. Tu nie ma żadnych miesięcznych opłat. Wszystkie materiały, wszystkie linki, wszystkie strony, całe konto otrzymujemy za darmo. Również nie ma miesięcznych kwalifikacji, które musimy otrzymać, aby otrzymać odpowiedni bonus w wysokości jakiejś, jeśli chodzi o prowizję. To tak naprawdę to od nas zależy, czy te informacje, które uzyskujemy na przykład na takich webinarach, czy na webinarach dotyczących samej technologii, czy będziemy dalej przekazywać ludziom, czy też zachowamy je dla siebie. Oczywiście ja chciałbym, żebyśmy te informacje jak najszerszej liczbie osób upowszechniali, wszędzie z osobami przypadkowymi, którym się spotkamy, mówili. Mamy wiele sytuacji, gdzie możemy mówić o technologii. Często jesteśmy na różnego rodzaju przyjęciach rodzinnych, weselnych, czy jakichś spotkaniach biznesowych. Są to okazje do tego, by dzielić się tym, co mamy w swoim portfelu, a mamy naprawdę wyjątkową technologię. To już nie jest pomysł, to już nie jest coś, co może wypali, może nie wypali. To już jest fakt. To już jest biznes, który ze startupu przeszedł w biznes inwestycyjny. Rozpoczęto pierwsze prace nad projektami adresowymi. Trwają rozmowy, negocjacje o kolejne umowy, ale też trwają poważne bardzo rozmowy z wieloma krajami nad wdrożeniem naszej kolei w rozwiązaniach różnych, zarówno miejskich, jak i międzykontynentalnych, transport towarowy, kontenerowy, więc dzieje się bardzo dużo w tle, jeśli chodzi o przyszłe nasze finanse i środki, pomnożenie środków, które włożyliśmy we firmę, wierząc w tą technologię. To jeśli chodzi o krótko mówiąc, to jakie materiały otrzymujemy. Oczywiście to dzisiejsze spotkanie nie omawia tych wszystkich szczegółów, ale ja zachęcam do tego, by jeśli jesteśmy świeżymi partnerami, niedawno się zarejestrowaliśmy, żeby zaglądać do tej zakładki dla partnerów, dokładnie zapoznać się, czym dysponujemy i co możemy w postaci linka wysłać. A dzisiaj naprawdę w wyjątkowych czasach żyjemy, gdzie nie musimy spotkać się fizycznie. Fajnie, oczywiście jest to najlepszy sposób. Ja taki sposób preferuję, by spotkać się z kimś w cztery oczy na spotkaniu, porozmawiać po poważnym biznesie. I to jest najlepszy sposób. I do tego Was zachęcam. Ale żyjemy w czasach, gdzie mamy możliwość oszczędzenia czasu i czasami na jedno spotkanie, żeby jechać 300, 400, 500 kilometrów, bo tak pamiętam, czasami zdarzało się w moim wypadku w różnych tematach, gdzie gdzieś tam wcześniej byłem. Czasami człowiek faktycznie przemieszczał się bardzo daleko i później niekoniecznie to się przekładało na te efekty, biorąc pod uwagę czas poświęcony.
Dzisiaj mamy komunikatory, messengery, maile, różne media społecznościowe, więc możemy te informacje bardzo szybko przesyłać w postaci linków, prośba do zapoznania się, później spotkania się lub ewentualnie dzwonienia się zarówno telefonicznie, możemy na Zoomie, możemy na innych komunikatorach w formie wideokonferencji, spotkać się w cztery oczy lub faktycznie na żywo gdzieś na jakimś, tak jak powiedziałem, na Zoomie czy jakimkolwiek jeszcze innym pokoju i porozmawiać o tym poważnym biznesie. To są sposoby, które dzisiaj i możliwości, które dzisiaj po prostu są otworem przed każdym. Wiele tych rozwiązań jest też nieodpłatnie, więc też zachęcam do tego, by je wykorzystać. Jeśli chodzi o program partnerski, to mamy 7 poziomów. Jest partner, konsultant, lider, master, ekspert, top ekspert i sky ekspert. Postaram się bardzo krótko omówić dzisiaj te informacje, żeby niespełna około godziny zmieścić się z całym tym dzisiejszym webinarem. Partner, to tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy tak naprawdę zarejestrujemy się, kiedy zweryfikujemy swoje konto, czyli dowodem osobistym, jakimś drugim dokumentem tożsamości, czyli może nie drugim dokumentem tożsamości, tylko jakimś rachunkiem za media, który potwierdzi nasze miejsce zamieszkania, kiedy zweryfikujemy takie konto i dostaniemy status konto zweryfikowane, trzeba zaakceptować regulamin programu partnerskiego i tak naprawdę możemy w tym momencie rozpocząć pracę. Stajemy się partnerami, mamy możliwość zarobienia 15% na dzień dobry, na samym początku, bonusu z kwoty zainwestowanej przez osoby, które przyprowadzimy do firmy. Czyli przykładowo, jeśli ktoś zainwestuje 1000 zł, my z tego tytułu mamy 15%. Jeśli to będzie 10 tysięcy, my z tego tytułu mamy 15%. Jeśli to będzie 100 tysięcy, 15%, niezmiennie. Oczywiście ten procent może być troszeczkę większy, ale o tym nieco dalej. Tutaj na tym etapie nie ma żadnych kwalifikacji, żadnych wymogów. Po prostu po zarejestrowaniu, zweryfikowaniu swojego konta możemy po prostu zarabiać, mówić po prostu o tym biznesie innym osobom. Wysyłać prezentacje, wysyłać stronki, żeby każdy mógł zapoznać się z materiałami. Zapewniam, że strona, którą otrzymujemy zarówno o technologii, jak i o inwestycji, jest na tyle treściwa i na tyle ma informacji, że wnikliwy czytelnik, biznesmen, osoba zainteresowana dobrze ulokowaniem swoich środków, znajdzie odpowiednią ilość informacji na tych stronach. Oczywiście, jeśli będzie miał jakieś obiekcje, wątpliwości, zawsze może porozmawiać z nami. Zawsze możemy odesłać do kogoś wyżej z naszej linii sponsorowania. Można też z bardzo poważnym inwestorem, ja nie mówię tutaj o środkach 1000, 2, 10 tysięcy, ale jeśli ktoś chce zainwestować 100 lub więcej tysięcy, można zorganizować spotkanie na przykład z kimś z zarządu. I coś takiego też jest możliwe, jak najbardziej do zorganizowania. Oczywiście wtedy, jeśli ktoś będzie to z zarządu, to albo potrzebujemy słowacki, albo rosyjski, albo angielski, kogoś, kto będzie tłumaczył, najlepiej wierne tłumaczenie z danego języka na polski, po to, żebyśmy dokładnie zrozumieli, o czym rozmawiamy, czyli przebieg tych informacji, myśli był płynny. Ale taka też możliwość jest, jeśli będziecie mieć bardzo, bardzo poważnych inwestorów. Ja mówię o takich kwotach 100 lub więcej tysięcy. Ktoś, komuś nie wystarczą te informacje podstawowe, które mamy, które możemy mu przekazać, to jest możliwość zorganizowania spotkania z kimś, ewentualnie z zarządu. Ja gdzieś tam mogę inicjować takie spotkanie, ale mówię o poważnej rozmowie. Nie jakichś osobach, które chcą się, nie wiem, jakichś hejterów, jakichś osób, które są z góry nastawione na nie, tylko osoby, które mają środki, które chcą poważnie zainwestować i mają po prostu normalne obiekcje, po prostu chcą jak gdyby otrzymać taką, powiedzmy, pewne informacje, pewne potwierdzenie informacji, brakuje takiej kropki nad i. I to jak najbardziej jest do zorganizowania. A zatem partner to, tak jak powiedziałem,
osoba, która zarejestrowała się, zweryfikowała konto. I drugi stopień to jest konsultant. Konsultant, uzyskujemy ten status w momencie, kiedy zainwestujemy pierwsze środki, w tym wypadku 100 dolarów, i zaprosimy dwie osoby, które zrobią to samo. I wtedy uzyskujemy status konsultanta i dzięki temu w programie partnerskim sięgamy już nie do 4, ale do 5 poziomów w głąb. Na tym etapie jest to, są to dwa statusy bez żadnych kwalifikacji, jeśli chodzi o zespół, który budujemy. Kolejny status, który nie wymaga jeszcze kwalifikacji osób w zespole, to jest status lidera. Lider, by uzyskać ten status i sięgać do 6 poziomów w głąb w strukturze, wymagane jest tylko i wyłącznie własna inwestycja 200 dolarów, 3 osoby, które zrobią to samo po 200 dolarów, ale łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie 2000. Jeśli coś takiego mamy, spełniamy ten warunek, uzyskujemy status lidera. I dopiero od tego momentu, kiedy mamy status lidera, zaczynają się kolejne stopnie w ścieżce kariery czy tym programie partnerskim wymagające kwalifikacji osób w zespole. Master jest to pierwszy stopień, który wymaga kwalifikacji osób w zespole. Czyli potrzebni są trzej liderzy w naszym zespole, czyli o stopień niższy niż ten, który chcemy uzyskać, w tym wypadku master. Dwa pozostałe warunki, by uzyskać ten status mastera, to inwestycja osobista historycznie liczona 1000 dolarów i między innymi 5000 suma łączna z naszą inwestycją i z inwestycją osób z pierwszego pokolenia, czyli z pierwszego poziomu, minimum 5000. Jeśli ten warunek spełniamy, plus oczywiście tych trzech liderów na pierwszym poziomie, wtedy uzyskujemy automatycznie status master. Master sięga już nie do 6, ale do 9 poziomów w głąb w strukturze. Czyli jak gdyby ta głębokość nam się powiększa, to powoduje, że w momencie, kiedy struktura nam się rozrasta i kiedy pojawi się naprawdę jakiś ktoś szczególny, ktoś, kto ma dryg do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby budować zespoł, albo ktoś przyjdzie ze swoim zespołem, czy to będzie drugi, trzeci czy czwarty poziom, dzięki temu, że mamy status mastera, sięgając 9 poziomów, my z tych pierwszych poziomów nie stracimy żadnych środków, żadnych bonusów. Uzyskamy odpowiedni bonus w zależności, jaki ten procent jest i właśnie na jakim statusie jesteśmy, w tym wypadku master. Kolejny status jest to status eksperta. Tutaj jeśli chodzi o status eksperta, ekspert musi mieć własną inwestycję w wysokości minimum 5000 dolarów, suma inwestycji na pierwszym poziomie 10000 i trzech masterów, czyli o poziom niżej, trzech masterów w strukturze. Z tą różnicą, że w wypadku eksperta, żeby uzyskać ten status, masterów musimy mieć dwóch bezpośrednio sponsorowanych, a trzeci może być oczywiście bezpośrednio, ale może to być również master z drugiego, z trzeciego, z czwartego, piątego poziomu, ale niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych dwóch pierwszych masterów. Jeśli ten trzeci warunek spełniamy, uzyskujemy status eksperta, no i ekspert sięga już nie do 9, ale do 20 poziomów w głąb w strukturze. To już naprawdę jest solidna głębokość, zabezpiecza nas przed tym, żeby otrzymywać środki w momencie, kiedy nasz zespół naprawdę się rozrasta, zarówno w szerokość, jak i w głębokość. I kolejny status jest to status ekspert, przepraszam, top ekspert. Top ekspert ma dodatkowy bonus, o tym za chwilę. Natomiast na początek o tych podstawowych wymaganiach. Jeśli chodzi o własną inwestycję, ona wzrasta podwójnie, czyli z 5000 na 10000 dolarów w wypadku top eksperta. To jest własna inwestycja, liczona historycznie lub jednorazowo. Jeśli chodzi o zespół na pierwszym poziomie 30000, on się liczy z naszym przypisem, czyli jeśli my mamy to minimum 10000, no to zespół na pierwszym poziomie musi też mieć jeszcze minimum 20000 wspólnie.
i łączna kwota 300 tysięcy daje nam kwalifikację. Do tego, kiedy mamy w zespole, niejako wykreujemy trzech ekspertów, to uzyskujemy status top eksperta. W tym wypadku, również jak było w wypadku eksperta, trzech ekspertów musimy mieć przynajmniej dwóch na pierwszym poziomie i jeden może być głębiej w strukturze w niezależnej nodze. Tutaj, jak widzimy, dochodzi comiesięczny bonus, czyli oprócz wszystkich bonusów, które otrzymuje top ekspert, a jest to stopień, który uzyskuje maksymalną głębokość w strukturze programu partnerskiego, jest to 24 poziomy głębokości, może uzyskać dodatkowo comiesięcznie bonus $1500. Czyli zarabiamy tak naprawdę na 24 poziomach z wszystkich osób, które pojawią się w naszym zespole w szerokość i w głębokość, ale jeśli miesięczny obrót naszej struktury wynosi 5, 10 lub 20 tysięcy, to w wypadku, jeśli to jest obrót 20 tysięcy w naszej strukturze, otrzymujemy $1500 dodatkowo bonusu. Czyli na ten moment jest to fajny zastrzyk gotówki na warunki polskie, ponieważ wiemy, że w tej chwili dolar średnio około 4,7 kosztuje, 4,70 zł mniej więcej plus minus kosztuje dolar, zrównał się na ten moment prawie z euro, co też jest, powiedzmy, historycznym wydarzeniem. Chyba coś takiego miało miejsce ostatnio przynajmniej 20 lub więcej lat temu. I zobaczmy jeszcze ostatni poziom. Poziom Sky Experta. Tutaj sobie pozwolę powiększyć. Jeśli chodzi o Sky Experta, ten ostatni poziom, jest to $20 000 własny przypis, czyli znów podwojony w stosunku do top eksperta. Historycznie. Zapewniam, że to nie jest bardzo dużo, bo jeśli nam się dzisiaj wydaje, że zaczynamy inwestycje i mamy tam zainwestowane 1000, 2, 3, 5 tysięcy, 20 tysięcy jest to naprawdę niewiele, mając ten status wcześniej top eksperta, gdzie zobaczmy sam bonus miesięczny z obrotu, to jest 1500. 24 poziomy struktura, więc jeśli dobrze rozwinęliśmy strukturę, to naprawdę otrzymujemy fajne pieniądze z comiesięcznej produkcji, z całej tej głębokości. W wypadku Sky Experta własna inwestycja minimum 20 tysięcy, a grupa, czyli ten pierwszy poziom, musi mieć minimum 90 tysięcy, oczywiście łącznie z naszą. Czyli jeśli my mamy 20, no to pozostała część w grupie to 70 tysięcy lub oczywiście więcej. Jeśli chodzi o kwalifikację osób o poziom niżej, to w tym wypadku dochodzi jedna osoba dodatkowo, czyli w tym wypadku już musimy mieć czterech top ekspertów, dwóch na pierwszym poziomie minimum, pozostali mogą być na pierwszym lub w dalszej głębokości, ale oczywiście w niezależnych nogach, czyli w innych strukturach, innych odnogach niż tych dwóch top ekspertów, którzy dają nam osobistą kwalifikację na ten Sky Expert. 24 poziomy, czyli maksymalna głębokość, jeśli chodzi o otrzymywanie bonusów. Natomiast ten dodatkowy comiesięczny bonus, który liczy się w miesiącu kalendarzowym, od pierwszego do ostatniego danego miesiąca, jeśli obrót naszej struktury wynosi 30 tysięcy, to my otrzymujemy dodatkowo, niezależnie od tego, ile otrzymaliśmy z całej 24-poziomowej organizacji, dostajemy dodatkowo z obrotu $2000, czyli co miesiąc taki bonus możemy uzyskać. Tutaj jest plansza, która zwraca uwagę na dodatkowy bonus możliwy i w zasięgu ręki każdego. Jest to 3% dodatkowe do bonusu podstawowego, tych 15%. Można go uzyskać wtedy, kiedy mamy dużo płatności na pierwszym poziomie. Czyli załóżmy, zapraszamy jedną, drugą, czwartą, piątą, dziesiątą osobę lub więcej i te osoby zaczynają robić jakieś zakupy. Nie ma znaczenia, czy to będą zakupy za $50, czy za 250, czy ratalne, czy nieratalne. Jeśli tych płatności będzie więcej niż 5, 10 i 20 w danym miesiącu kalendarzowym, to wtedy, jeśli będzie ich 20,
to za każdą płatność, czy to ratalną, czy gotówkową, otrzymamy 18% bonusu z pierwszego poziomu. Czyli 3% możemy otrzymać więcej. Zasady programu partnerskiego, może przeczytam wszystkie wyjątkowo. Minimalna kwota inwestycji to jest $50. Taki jest pakiet jednorazowej kwoty, którą można zainwestować. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Uważam osobiście. Bo był problem jakiś z systemem, widzę tutaj programu do webinaru. Czy mnie słychać? Bo była chwilowa utrata chyba łączności. Jeśli moglibyście Państwo napisać na czacie, to mi to ułatwi i informację, że nie mówię tylko dla siebie, ale też, że inni też mnie słyszą. Jakiś plusik na czacie. Ok, dzięki, fajnie. Bo jakaś przerwa wyjątkowa, chyba pierwszy raz tak się zdarzyła. Czyli tak, minimalna kwota inwestycji $50. Minimalna kwota wypłaty $30. Ja powiem z doświadczenia ostatnio, że jeśli robimy wypłaty z programu partnerskiego, czyli mamy bonusy i tak dalej, które chcemy wypłacić, to dla mnie bardzo wygodną formą okazuje się jest na przykład USDT TRC20, czyli ten odpowiednik dolara w coinie, w kryptowalucie, ponieważ opłata jest bardzo niska. Wiemy, że te opłaty transferowe, kosztowe dotyczące Bitcoina czy często innych kryptowalut nieraz wcale nie są takie małe. Natomiast ostatnio przetestowałem sobie dwie wypłaty, robiłem, więc wypłata USDT TRC20 to był $1. To był taki koszt. Z tym, że różnica jest taka, że jak robiłem pierwszy raz wypłatę w USDC TRC20, to dzwonili do mnie z firmy, by potwierdzić taki transfer, że go zleciłem osobiście, że to nikt mi się nie włamał na konto, czyli bardzo fajna opcja. Ponieważ byłem bardzo zajęty, to I trudno było nawet mi zrozumieć, o co się mnie pyta konsultant. Poprosiłem maila. Dostałem oczywiście maila. W mailu była krótka informacja, że, no, że na moim koncie została zlecona kwota w takiej takiej wysokości na USDT TRC20. Czy to ja osobiście zleciłem, żebym potwierdził. Wysłałem informację, potwierdziłem to wszystko. No i tam w ciągu kilku dni dostałem tą wypłatę. Oczywiście to wszystko trwało, bo zanim dostałem tego maila, którego poprosiłem, to minęła chwila, chyba jeden dzień. Później, zanim odpisałem, zanim to doszło do działu technicznego, finansowego, to chwilę to trwało. Ale do czego zmierzam? Rozrobiłem pierwszą wypłatę, ona została zaksięgowana, przyszedł mail, że ta wypłata została zatwierdzona i za chwilę dostanę ją na swoje konto, które podałem w wypłacie. Natomiast kwotę, którą drugą zleciłem, to było po otrzymaniu tej kwoty, ona spłynęła na Binance, zrobiłem wypłatę kolejną i tą wypłatę już bez żadnego telefonu, bez maila w ciągu jednego dnia miałem zaksięgowaną w Binance w formie tego dolara w coinie. Więc to tak do tego nawiązuje, ponieważ bardzo mała opłata, około dolara koszt całej wypłaty. Wynagrodzenie partnerskie są księgowane wyłącznie właśnie na koncie bonusowym. My możemy wypłacać na wiele tam źródeł, wiele kanałów, które są dostępne, ale możemy oczywiście również za te środki kupić nowe udziały. Każdy następny status jest nadawany automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków, to co mówiłem, czyli tam lider, później master i tak dalej. Wysoki procent wypłat, dlatego że możemy otrzymać bonus z pierwszego poziomu nawet do 18%,
No i później w zależności od głębokości mieści się to między 7 a 0,5%. 24 poziomy, jeśli chodzi o program partnerski, no i nieograniczona liczba osób, które my możemy zapraszać do firmy. To jest fajna rzecz. Tutaj chodzi, jeśli chodzi o pewne wynagrodzenia, króciutko, master otrzymuje długopis, więc tutaj nie będziemy się jak gdyby na tym skupiać, ale ekspert znów mam pewne kłopot, widzę. Dzisiaj coś z programem jest. Może przejdę, bo mi się to zawiesiło chwilowo. O, ekspert. Ekspert dostaje $500, następnie top ekspert otrzymuje $1500 i scale ekspert otrzymuje $2000. W jakiej firmie jesteśmy? Jest to wyjątkowo osobiście uważam firma, jestem osobiście o tym naprawdę przekonany. To naprawdę w momencie, kiedy mamy to przekonanie, że jesteśmy naprawdę w wyjątkowej firmie, powoduje, że chcemy o tym się chwalić, chcemy o tym mówić innym. Każdy z nas ma możliwość, ci, którzy już kupili udziały, tą szansę wykorzystali, stania się częścią projektu, który zmieni z jednej strony cały świat, jeśli chodzi o transport, jestem tego przekonany. A druga sprawa, niezależni eksperci wycenili naszą spółkę, zanim cokolwiek firma zaczęła tworzyć, sam projekt, samą technologię wyceniono na $400 miliardów. Więc pomyślmy sobie, czy znamy firmy na świecie, którą wyceniono na $400 miliardów, jeśli chodzi o technologię, zanim cokolwiek zaczęto tworzyć. Tutaj, jeśli chodzi o szczegółowy plan, my jesteśmy tak naprawdę w okresie, pokazałem tak naprawdę też ostatnio, mniej więcej tutaj, między realizacją zamówień wstępnych, aczkolwiek zamówienia wstępne to już, no, to jest jak gdyby temat przeszłości, a jesteśmy przed uzyskaniem dochodu. Firma już uzyskuje pierwszy dochód, ponieważ zaliczki, które firma otrzymała na projekty adresowe, których ekspertyzę, których to studio, o którym mówiłem tydzień temu, już się rozpoczęło. Ono trwa często około 6-7 miesięcy, takie prace trwają przed rozpoczęciem fizycznej budowy. Firma dostała odpowiednie zaliczki, a wiadomo, że w każdej zaliczce, w każdej gotówce tego typu transferach są również, jest pewna część zysku, która staje się jak gdyby częścią naszą wspólną, która również może zostać przeznaczona po zakończeniu tego całego roku, w przyszłym roku po audycie, jeśli taka będzie decyzja całego zarządu, osób decydujących, może zostać stworzona poduszka, pierwsza poduszka dywidendowa, która zostanie rozesłana po wszystkich udziałowcach, w zależności od tego, ile tych udziałów mamy. Tutaj, jeśli chodzi o program partnerski, bo to dzisiejsze spotkanie dotyczy programu partnerskiego, jest troszeczkę taka, powiedzmy, historia, jak to rozwijało się, jeśli chodzi o ilość partnerów. I oczywiście 2013 czy 2015 to jeszcze nie mój zasięg, a 2018 już było 250 tysięcy inwestorów i partnerów, a obecnie jest ich grubo ponad 500 tysięcy. To jest ten okres, kiedy tak naprawdę czekamy na finalizację, na rozwój projektów komercyjnych, adresowych. Zresztą w newsach, które za chwilę krótko będę jeszcze omawiał, na ten temat trochę informacji będzie. Tu jeśli chodzi o możliwości, jakie mamy, możliwości tak naprawdę kupienia udziałów z dużym dyskontem. Pamiętajmy, że my udzielamy, dzieje się to od strony prawnej tak, że my udzielamy niejako pożyczki firmie, mamy te umowy tej pożyczki w swoich biurach i w tych umowach są konkretne zapisy, o których też za chwilę powiem. Dostajemy duże dyskonto, 20, 30, 40 czy więcej procent, znaczy ilość punktów dyskontowych, a jeśli jest na przykład dla przykładu dyskonto 40, to oznacza nic innego jak to, że za $1 firma daje nam 40 udziałów
wartych w cenie nominalnej $40. Czyli tak naprawdę kilka tysięcy procent, gdyby firma daje nam w tym dyskoncie. Dzięki czemu uważam, że jest to bardzo, bardzo dobra inwestycja, chociaż musimy poczekać na realizację tego projektu, na wejście na rynki globalne, na rynki, na giełdę papierów wartościowych. To jest czas, gdzie musimy chwilę poczekać, natomiast cenę, którą otrzymujemy dzisiaj i ceny, które spodziewamy się później na rynku już giełdowym, tam rynek będzie oczywiście decydował, regulował to wszystko, spodziewamy się naprawdę bardzo grubo. Pakiety dzisiaj kupujemy, mam możliwość kupowania większość albo w gotówce, albo na raty w 5 ratach. Są dostępne różne, natomiast ja szczególnie skupiłbym się na jednej. Momencik, chyba cofnę, bo to nie ten slajd. Jeszcze zobaczę. To jest 25. Zaraz powiem, o co mi chodzi dokładnie. Chodzi mi o ratalną. Być może tutaj, bo tu właśnie nie widzę, jeszcze wcześniejsza chyba slajd. To było w ratach. Dokładnie jest. Chodzi mi dokładnie o ten pakiet. O ten pakiet, dlatego że w tej chwili, jak wiemy, trwa do końca, prawie do końca miesiąca, do 29, trwa promocja, że zobaczcie, tutaj dyskonto jest 24. Jeśli ktoś chce zainwestować z nas tu obecnych lub mamy inwestorów w strukturze, którzy chcą teraz zainwestować albo czekali na pewnego rodzaju okazję jeszcze, które firma da, lub mamy nowe osoby, które chcemy przyprowadzić do firmy i chcemy, żeby skorzystali z tej wyjątkowej okazji, to mamy jeszcze około 10 dni na to, żeby te osoby skorzystały z bardzo dobrej oferty. 5 miesięcy po $100 jest to $500. Zakładając, że mamy inwestora, który chce zainwestować 500, 1000, 2000 lub więcej dolarów. Więc tak naprawdę zobaczmy, jeśli chce zainwestować przykładowo $2000, to dostałby dyskonto tak naprawdę 30% i tyle. Nie ma znaczenia. Jeśli mielibyśmy kogoś, kto by chciał zainwestować 5 razy 200, czyli $1000, dostałby 28% dyskonto i tyle. Natomiast teraz, kiedy ktoś chce zainwestować tego typu kwotę, wybiera pakiet ten za $500 w ratach miesięcznych po $100. Zarzuca sobie na konto swoje na przykład środki, przykładowo $1000, kupuje taki pakiet dzisiaj za $500 i go spłaca od razu po 500, po $100. $100 spłaca. W momencie, kiedy spłaciliśmy taki cały pakiet w ciągu 24 godzin, $500, otrzymujemy w pierwszej kolejności w tej ofercie 40%, czyli 40 punktów dyskontowych. Czyli zobaczmy, prawie jeszcze 100% więcej. Normalnie w standardzie jest 24%. Widzimy to tutaj w standardowej ofercie, a my dostajemy 40 punktów dyskontowych. W momencie, kiedy ktoś chce kupić więcej niż za $500, na przykład za 2000 chce kupić, więc kupuje drugi pakiet za 500 i spłaca od razu 100, $500 spłacił, ten pakiet zostanie mu naliczony w dyskoncie już 45%. Kolejny będzie w wysokości 50% dyskonto i jeszcze kolejny będzie 55% dyskonto. Czy to jest dużo czy mało? 55%. Zobaczmy, musieli przy $50,000 mamy dopiero dyskonto 46. A my mamy możliwość przy kwocie 2000 za tą ostatnią 500 dostać dyskonto 55. Za to drugie dostać mamy możliwość 50 dyskonto. Ile trzeba byłoby zainwestować, żeby to dyskonto w ogóle 45 dostać? W tym wypadku zobaczmy, 50 tysięcy
trzeba zainwestować, żeby dostać dyskonto 46. Wystarczy zainwestować $1000, by mieć w drugim 500 dyskonto 45. Więc naprawdę przy niewielkich sumach, jeśli tak można powiedzieć, przy 1000, przy 500, przy 2000, 3000, można mieć 2-3-krotnie wyższe dyskonto niż w ofercie w tej chwili standardowej. Wykorzystajmy to w stosunku być może do naszych potrzeb, jeśli chodzi o doinwestowanie i wykorzystanie teraz tej promocji, która trwa do 29 lipca. Wykorzystajmy tę ofertę w stosunku być może do naszych ludzi w strukturze albo do nowych inwestorów, nowych partnerów, których byśmy chcieli zaprosić do firmy. Mamy 10 dni na to, żeby skorzystali naprawdę z bardzo dobrej oferty. Tutaj podsumowując, dostajemy, każdy z nas w momencie, kiedy kupi pakiet i go spłaci, dostajemy tak zwaną umowę, tak zwanej pożyczki konwertowej. Ta umowa oczywiście zawiera pewne warunki, ale na stronie 8 jest zapis, że otrzymujemy udziały klasy A i wartość jednego udziału w cenie nominalnej wynosi $1 za jeden udział. Czyli jeśli mamy przykładowo 500 tysięcy udziałów, to cena nominalna, która jest widnieje na naszych umowach, zobaczmy sobie w zakładkach nasze dokumenty i to na 8 stronie znajdziemy, cena nominalna tych udziałów jest $500 000. To jest minimalna cena, którą w przyszłości możemy otrzymać. Ja oczywiście zakładam, że to będzie dużo, dużo więcej, no bo rzadko spotkać firmę, która, jeśli mówimy o debiucie gdzieś na rynkach giełdowych, światowych, nie znam firmy, która by z wartością $1 wchodziła z udziałem. Tym bardziej mówimy o takiej poważnej technologii, jaką jest kolej strunowa. Ale oczywiście to są tutaj moje przemyślenia. Natomiast ten zapis mamy w umowie konkretny. Co więcej, w momencie, kiedy kupujemy, dostajemy certyfikat, kiedy go spłacimy, oczywiście ten pakiet i on staje się jak gdyby naszą własnością osobistą, możemy ten certyfikat sobie wydrukować, ale możemy też oryginalne zamówić. Już nie pamiętam, $50 koszt zamówienia oryginalnego certyfikatu. Ja tych certyfikatów mam wiele, ale wszystkich już nie zamawiałem, ponieważ stwierdziłem, że tak naprawdę nie mam potrzeby. Mamy również nad certyfikatami taką zakładkę jak otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. Każdy z nas w momencie, kiedy kupił udziały, spłacił je, jest wpisany do rejestru spółki. Mamy tak zwany rejestr spółki, my możemy go wygenerować i otrzymać na maila. I on tak w skrócie mniej więcej wygląda, tak tutaj to zdjęcie, to jest jedna jakaś tam część z moich, bo tam kilka stron akurat było. To akurat na tym rejestrze spółki jest 2 miliony akurat 300 na tej stronie. Tak akurat były złożone w tym czasie. I to jest ten rejestr spółki, są informacje, konkretne udziały zapisane w rejestrze, podpis pana Anatolia Junickiego, zobowiązania. Podsumowując, tutaj jeszcze mówimy o pewnych informacjach takich technicznych. Pamiętamy, żeby zabezpieczać swoje konta dobrze, oprócz zwykłego hasła, które powinno być nieoczywiste, nieproste i nie takie, które ktoś się domyśli, jakie to hasło my osobiście mogliśmy ustalić. Ono powinno być indywidualne, składające się z dużych, z małych cyfr, liter, znaków szczególnych, ale dodatkowo dobrze zabezpieczyć swoje konto jeszcze właśnie takim 6-cyfrowym kodem googlowskim lub jeszcze w jakikolwiek inny sposób, jakimiś SMS-ami czy kodami właśnie na maila. Do tego zachęcam wszystkich, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Takie zdjęcie Swifocia z dowodem osobistym i z kartką SWC, bieżąca data, imię i nazwisko, zazwyczaj jest potrzebna wtedy, żeby uprościć i przyspieszyć procedurę, na przykład weryfikacji, zmiany dokumentu tożsamości na naszym koncie,
szczególnie właśnie, bo może o weryfikację nie, ale zmianę dokumentu na naszym koncie, czy zmianę jakichś danych, które są sztywno wpisane i nie można ich ręcznie edytować, trzeba to zrobić przez administratora, to taka kartka po prostu dodatkowo, gdyby weryfikuje naszą tożsamość odnośnie konkretnego konta i przyspiesza tą odpowiedź na maila, którego wysyłamy na support. To są pojazdy, które są certyfikowane, które są gotowe do pełnej jak gdyby komercjalizacji, czyli do pełnej seryjnej produkcji. Oprócz oczywiście tych pojazdów towarowych, kontenerów i tak dalej. W tworzeniu, w budowaniu w tej chwili trwają kolejne nowe i wkrótce ujrzą światło dzienne. Zresztą tutaj pan Anatolij Nicki też zapowiedział, że wkrótce zobaczymy jeden w szarży, ale też wiemy, że piękny, szybki pojazd, dużej szybkości jest w tej chwili tworzony i w tym roku ma ujrzeć te światło dzienne dla 22 osób z łazienką, z bagażnikiem, ten, który będzie rozwijał 500-600 na godzinę. Powiem tak, z tego co wiem, to udziały nie będą, bo rozumiem, że o to ci chodzi, że na przykład z jednego udziału, z tysiąca udziałów zrobi jeden, tak? Czyli na przykład jak gdyby pełną konwersję tych udziałów. O to ci chodzi? Nie, czegoś takiego nie będzie. Z tego co mam informację, to ilość udziałów jest ilością udziałów. Te wszystkie udziały, które są w spółce, to są z jednej strony część udziałów idzie na sprzedaż, ta, która w tej chwili jest robiona. Wiadomo, że spora część zostanie w rękach spółki, a spora jeszcze jakaś tam, jeszcze pewna część jest przeznaczona na rynek otwarty, na giełdę. Przecież te udziały, które będą wystawione na giełdzie, to również my jako współudziałowcy spółki, ci w rynku pierwotnym, będziemy na tym zarabiać. Czyli oprócz tego, że zarabiamy na dywidendy na komercyjnych projektach, już później na jak gdyby realizacji tych projektów, to również część środków z giełd, na których się pojawią udziały, gdzie będzie firma wystawi na starcie pewne udziały na sprzedaż, część środków z tego tytułu będzie przeznaczona na nasze zyski. Natomiast z tego, co mi wiadomo, w ogóle w planach nie ma czegoś takiego jak właśnie splitu zmniejszenia, gdyby załóżmy, nie wiem, tysiąc udziałów o wartości, tysiąc udziałów o jakiejś tam wartości, zrobienia z niego jednego udziału. Nie. Trudno powiedzieć, z jaką ilością, natomiast odpowiadając Adamie na twoje pytanie, nic mi nie wiadomo i z tego co pamiętam kiedyś takie pytanie zadano jednemu z ludzi z zarządu, że w ogóle czegoś takiego w planach nie ma, jak splitu, zmniejszenie ilości udziałów w jedną wartość, nie? Czyli tysiąc jakichś tam wartości, że zrobi się mniejszą ilość tych udziałów, nie, ta ilość udziałów, która jest, taka będzie docelowo. Tutaj ten news, on był już tydzień temu, natomiast ja chcę się troszeczkę od niego odnieść, bo tutaj pan Anatolij Nicki mówi o kilku fajnych rzeczach, między innymi mówi o tym, że oczywiście te tory, o których mówimy, które miały być w zeszłym roku już ukończone, one w tej chwili są pomału, dobiega końca budowa, ze względu na pandemię to wszystko zostało przedłużane, ponieważ fabryki i dostawcy różnych części po prostu mieli opóźnienia spore przez to wszystko. Natomiast fajną rzecz tutaj pan Anatolij Nicki powiedział, oczywiście przedstawiając jak gdyby korzyści naszego projektu nad tą, która jest, jeśli chodzi na przykład o kolej, czy jeśli chodzi o na przykład tramwaje, koszt dróg, tramwaje, ale to pierwsze zdanie. Negocjujemy w wielu krajach, które koncentrują się na kolejach linowych. Oczywiście kolej linowa to jest taka, która po linii prostej, żadnych zakrętów, po linii prostej. My mamy tak, przede wszystkim technologię, która jest dużo tańsza,
Kolej strunowa może zakręcać, nie ma znaczenia, ile tych zakrętów będzie, jaka przestrzeń, czy to jest górski teren, czy to jest gęsto zaludniony teren. Dla nas kompletnie ta technologia, którą mamy, nie ma żadnego problemu, ponieważ jesteśmy w stanie się wdrożyć, wejść w każdą infrastrukturę bez problemu. I to jest coś wyjątkowego. No i dużo, dużo taniej. Więc pan Antoniewicki powiedział, że bo my pewne rzeczy nie widzimy, my jak gdyby czekamy na efekty. Natomiast to zdanie, które tutaj mamy, to są pewne zdania takie pewne, jak gdyby, których warto się uchwycić, ponieważ to są konkretne informacje. Negocjujemy w wielu krajach, które koncentrują się na kolejach linowych. Przedstawiamy swoją technologię, dużo lepszą, dużo tańszą, zastosowaniu. Efekty myślę, że będą docelowo bardzo rewelacyjne pomyśle. Lub ta informacja też jest bardzo ważna. Wracając właśnie do tej informacji. Projekty komercyjne. Podczas oczywiście Expo, które skończyło się na początku roku, tam w pierwszym kwartale, chyba do marca, od października, gościliśmy ponad 100 delegacji. Obecnie pracujemy nad realizacją projektów komercyjnych, które powstały w wyniku tych spotkań. Czyli również w ciągu tego okresu od października do marca powstały kolejne projekty komercyjne, nad którymi w tej chwili firma pracuje. Rozpoczęła się po prostu aktywna praca. Tu jest jeden z tych nowych modeli, o których też pan Anatolij wspomina, że wkrótce zostanie przewieziony do szarży. No i rada dla nowych przedsiębiorców, żeby nie myśleć tylko o pieniądzach, ale żeby rozwijać się również pod względem wiedzy. Wiedzy, jeszcze raz wiedzy, świata, w którym żyjemy i technologii, w której jesteśmy, żeby otrzymywać coraz więcej informacji. Oprócz tego, żeby wsłuchiwać się w tą prezentację Janusza Tomczaka, które on przeprowadza o technologii, ale wczytywać się w materiały, które mamy w swoich stronach, o których mówiłem już na początku dzisiejszego webinara, żeby mieć naprawdę wiedzę. Bo jeśli mamy naprawdę wiedzę o technologii, której chcemy działać, którą chcemy upowszechniać, jeśli mamy naprawdę sporą wiedzę, to o wiele łatwiej nam jest to sprzedać. W cudzysłowie oczywiście. I to bardzo takim no, właściwym znaczeniu. Tutaj też informacja ważna, też już ostatnio wspominałem, trwa montaż szyn strunowych w centrum testowym szarży. Prace trwają naprawdę tutaj już na takim no, dość mocno zaawansowanym etapie, jeśli chodzi o te dwa odcinki, 2,4 km. Kolejna informacja to media znów brytyjskie rozpisywały się znów o zaletach naszej technologii, zarówno o bezpieczeństwie, ceny, wysoka prędkość i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeśli chodzi o cenę, to fajna informacja jest, że nasypy ziemne, mosty, węzły, przepusty nie są potrzebne do budowania linii transportu strunowego. To wszystko, co jest przy normalnym transporcie, gdzie trzeba budować różnego rodzaju rzeczy i to pochłania potężne środki, u nas to nie jest potrzebne. Druga sprawa, okres eksploatacji toru strunowego przed w ogóle remontem wynosi ponad 50 lat. Natomiast jak wiemy, różnego rodzaju konserwacja i tak dalej przy standardowych jest dużo częściej, czasami już po dwóch, po trzech, po czterech, po pięciu latach. Pojazd, pierwsza w ogóle jakiś remont, czy pierwsza taka powiedzmy konserwacja, 25 lat. Zobaczmy kolejną informację. Oczywiście nasza technologia jest przyjazna, jeśli chodzi o środowisko, to w którym kierunku świat idzie. I zdolność adaptacji, czyli tak naprawdę nasz transport można wdrożyć w każdej infrastrukturze. Gęsto zaludnionej, rzadko zaludnionej, trudny teren górski, leśny, wodny, nie ma znaczenia. Mamy rozwiązania na wszelkiego rodzaju obszary, tak naprawdę od zaraz. To jest ta
inwestycja, o której już mówiłem, to $500 w pakiecie ratalnym po $100, 5 rat, spłacamy w ciągu 24 godzin maksymalnie. Oczywiście możemy zrobić jedno po drugim i w tym momencie dostajemy dyskonto w wysokości 40 punktów, a każde kolejna taki pakiet ratalny spłacony w ciągu 24 godzin zwiększa po prostu dyskonto o 5 punktów, czyli kolejne dyskonto to jest 45%, 50% i 55%. Znaczy, przepraszam, mówię cały czas o procentach, tu nie mówimy o procentach, tylko mówimy o punktach dyskonta, czyli 1 dolar, za 1 dolara otrzymujemy 55 udziałów. Warte oczywiście w cenie nominalnej $55. Czyli gdybyśmy tak teoretycznie powiedzieli, to w tym dyskoncie, gdzie jest 55, otrzymujemy 5500% w stosunku do kwoty zainwestowanej. Tak naprawdę to, co jest nam zagwarantowane, a to, co rynek będzie dyktował, to już musimy osobiście poczekać. Zobaczmy jeszcze do ostatnich trzech newsów. Tutaj mieliśmy kolejną delegację biznesmenów, którzy odwiedzili nasze biuro i również mogli się przyjechać tym pojazdem tropikalnym, zobaczyć go tak naprawdę w praktyce. Najciekawsze jest to, że to, co mówiliśmy o utrzymaniu temperatury, bo mówimy tutaj o tropikalnym pojeździe, tak naprawdę po zamknięciu drzwi, bez względu na to, jaka temperatura jest na dworze, czyli na przykład temperatura, jak wiemy, tam może wynosić w Emiratach 50 stopni, 60, być może więcej nawet w słońcu. Natomiast urządzenia, które są wdrażane w tych pojazdach, mają zagwarantować temperaturę po zamknięciu drzwi w wysokości tam odpowiedniej, takiej oczywiście, żeby się człowiek nie rozchorował, ale żeby czuł komfort termiczny. Czyli temperatura 20-22 stopnie, bardzo szybko jest wyrównana temperatura. Ona ma być po prostu komfortowa dla tych osób, które się przemieszczają naszymi pojazdami. No i tutaj była dalsza część wycieczki, zwiedzanie różnych obszarów, biur. Tutaj oczywiście ta makieta tego miasta linearnego, dobrze, przepraszam za przejęzyczenie. Oczywiście cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ to pokazuje, w jakim kierunku świat idzie. I te rozwiązania, szczególnie w takich krajach właśnie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i podobne kraje, no w tym kierunku będą szły, no bo tak to wszystko wygląda. Duże jest bardzo zainteresowanie tego typu miastami i powiązaniem ich właśnie koleją strunową. Tutaj mamy jeszcze krótką informację o tym, że ruszył drugi etap, tak zwany SWC Champion. Zaczął się 15 lipca, skończy się 14 września. Natomiast oczywiście tutaj nie będę omawiał szczegółów, bo byśmy bardzo długo musieli tutaj siedzieć. Szczegóły są rozpisane w tych newsach, które mamy na stronie. Tutaj widzimy z 15 lipca. Natomiast jedna rzecz, co ważna, to ta promocja, która trwa do 29 lipca odnośnie tych pakietów po $500 w ratach po 100, bardzo może nam pozwolić osobom, które chcą się zaangażować w program partnerski, bardzo może nam pozwolić mocno po prostu posunąć się w tej strukturze tej promocji. Bo ona jest dzielona tam na trzy etapy, na trzy takie kategorie: brązowa, srebrna i złota. I tam są odpowiednie wynagrodzenia, jesteśmy wynagrodzeni odpowiednio za odpowiednie uzyskane statusy, ale oczywiście dla tych najlepszych jest również dodatkowo atrakcyjna, bardzo atrakcyjna wycieczka. Więc tutaj
warto wykorzystać teraz tą promocję do 29 lipca. $500 po $100 spłacone w ciągu 24 godzin w strukturze lub osób nowych, które chcemy zaprosić, po to, żeby zwiększyć dodatkowo swoje szanse również, no, również w tej promocji, w tym konkursie, który będzie trwał właściwie do końca roku, bo trzeci etap zacznie się po 14 września i będzie trwał 3 miesiące do końca roku. Tutaj na koniec tego newsa właśnie była ta informacja odnośnie tego Enjoin 24, czyli te $500 w ratach po 100, że można osiągnąć nawet dyskonto 1 do 55, czyli po czterech takich pakietach, każdy kolejny, 5, 6, 7, 8, 9, mamy w dyskoncie 1,55. I to naprawdę warto wykorzystać, popracować, ponieważ nie są to jakieś ogromne pieniądze. Krótka informacja, tu też nie będę się kompletnie wydawał szczegóły. Spółka mniej więcej miesiąc temu przeszła kolejny audyt finansowy, międzynarodowy audyt finansowy. Szczegóły mamy w języku rosyjskim i angielskim, do tego dostęp do tego audytu. Jeśli ktoś jest finansistą, zna się na tego typu dokumentach, to kilkanaście stron ten dokument jest udostępniony w naszych biurach. I ostatni news, to jest też bardzo fajna, ciekawy news, ponieważ on jest zatytułowany Utalentowana młodzież z Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapoznała się z transportem strunowym szarży. I to jest bardzo ciekawe, bo tak tutaj czytamy, grupa ponad 30 osób, Centrum Testowania Transportu Strunowego w Szarży odwiedzili członkowie funduszu Rubu Kuam, być może nie wiem, czy dobrze wymówiłem, który zajmuje się rozwojem uzdolnionej młodzieży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Delegacja liczy około 30 osób i ta młodzież, jak powiedziano, uzdolniona, szczególnie uzdolniona, między innymi odwiedziła nasz transport, nasze Centrum Innowacji, jako czymś, co potencjalnie wielu być może z tych młodych, uzdolnionych, utalentowanych młodych ludzi będzie chciała w swoim życiu rozwijać. Więc to jest taka bardzo też fajna informacja, ponieważ jak wiemy, młodzi ludzie są potrzebni do tego, żeby rozwijać dalej tę technologię. Potrzebni dzisiaj są inżynierowie, doświadczeni, wieloletni, ale również młodzież, która będzie kontynuować tę całą misję związaną z rozwojem całego transportu strunowego na całym świecie. No i tutaj mieliśmy tą całą grupę, która odwiedziła to nasze centrum. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za obecność, za poświęcony czas. Wiem, że ten pęd życia codziennego powoduje, że naprawdę wygospodarowanie wieczorem, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, te godzinki, to wymaga naprawdę takiej dużej samodyscypliny i to tym bardziej się ceni. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność. Ja osobiście będę brał udział w webinarze, przedstawię, mam nadzieję, że jeszcze ciekawsze informacje. Na to czekam, być może już jakieś informacje wkrótce pojawią się odnośnie projektów adresowych, których wiemy, studia pewne zostały rozpoczęte, jeśli chodzi o budowę, ale mam nadzieję, że wkrótce pojawią się takie właśnie informacje, na które czekamy, jakieś szczegóły, które będzie być może firma mogła ujawnić w momencie, kiedy dostaniemy zielone światło ze strony inwestorów strategicznych. Ja spotkam się z Państwem za 2 tygodnie, najprawdopodobniej 2 sierpnia. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam.